Cześć. Zajmiemy się dzisiaj wyznaczaniem pierwiastków wielomianu. Pierwiastek wielomianu to jest nic innego jak jego rozwiązanie, czyli jest to taka liczba, która podstawiona pod naszą niewiadomą sprawi, że takie wyrażenie wielomianowe będzie równe 0. I teraz w jaki sposób wyznaczyć pierwiastki wielomianu? Jeżeli jest to wielomian stopnia pierwszego bądź drugiego, to nie jest to aż takie problemowe. Natomiast jeżeli dany jest wielomian stopnia trzeciego bądź wyższego niż 3, to tutaj już dobrze jest rozłożyć sobie taki wielomian na czynniki pierwsze, czyli na iloczyn funkcji czy wyrażeń kwadratowych, bądź wyrażeń liniowych, bądź iloczyn zarówno i wyrażeń liniowych i kwadratowych. W jaki sposób możemy to zrobić? Stosujemy tutaj różne metody. W tym konkretnym przypadku zastosujemy grupowanie wyrażeń. I teraz popatrz, tutaj będzie nasza pierwsza grupa, te dwa wyrażenia, dwie składowe, natomiast drugie dwie składowe tego wielomianu to będzie nasza druga grupa. I teraz z pierwszej grupy wyłączam przed nawias 2x. 2x do kwadratu tak naprawdę możemy tutaj sobie włączyć i w nawiasie otrzymuję x plus 1. Natomiast z drugiej grupy przed nawias włączam plus 2, a w nawiasie otrzymuję x plus 1. Jeżeli stosujemy metodę grupowania wyrazów, to musimy pamiętać o tym, żeby w nawiasach uzyskać to samo wyrażenie. Jeżeli już otrzymaliśmy taką postać, jaką sobie życzyliśmy, to przekształcamy to wyrażenie dalej. W pierwszym nawiasie zapisujemy 2x. Do kwadratu dodać 2, czyli te wyrażenia, które stoją przed nawiasami, a drugim nawiasem będzie ten nawias, który uzyskaliśmy przez właśnie wyłączenie tych wspólnych czynników przed nawias. Jak widzisz, mamy tutaj iloczyn wyrażenia kwadratowego i wyrażenia liniowego. I teraz zarówno na tym etapie, jak i na tym. Jeżeli wymnożymy nawiasy, to otrzymamy wyjściowe równanie, te, które jest w zadaniu. I teraz, jak już mamy postać iloczynową wielomianu, to możemy wyznaczyć jego pierwiastki. Z wyrażenia liniowego, żeby wyznaczyć pierwiastek, to tutaj nie będzie większego problemu. Po prostu układamy następujące równanie. X plus 1, czyli zawartość nawiasu jest równa 0 i takie równanie trzeba rozwiązać. Czyli jedynkę przenosimy na prawą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku. Czyli na pewno jednym z pierwiastków tego wielomianu jest liczba minus 1. Natomiast tutaj zobacz, mamy wyrażenie kwadratowe. I akurat taka postać wyrażenia kwadratowego może być rozwiązana na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest przez deltę. Deltę liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. Jeżeli nie pamiętasz, jakie są cechy wyrażeń kwadratowych, to koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania, znajdziesz tam wszystkie potrzebne filmy mojego autorstwa, w których to tłumaczę i wyjaśniam wszystkie najważniejsze aspekty wyrażeń kwadratowych i funkcji kwadratowych. Jeżeli chcemy wyznaczyć deltę, no to, tak jak powiedziałam, korzystamy z takiego wzoru, natomiast musimy odpowiednie wartości tutaj podstawić. Jakie? Na pewno będzie to a. A jest to wartość, która stoi przy niewiadomej do potęgi drugiej, u nas jest ona równa 2. B to jest wartość, która stoi przy x, przy niewiadomej do potęgi pierwszej. U nas nie ma w tym konkretnym wyrażeniu x do potęgi pierwszej, niewiadomej do potęgi pierwszej, więc B będzie równe 0. C natomiast to jest wyraz wolny. No i tutaj podstawiamy teraz do wzoru. B do kwadratu, czyli 0 do kwadratu, czyli 0. Odjąć 4 razy a, czyli 2 i razy tutaj również dwójeczka, czyli razy c. I teraz popatrz, że otrzymujemy minus 4 razy 2 to jest minus 8, minus 8 razy 2 to jest minus 16. W tym przypadku delta wyszła nam mniejsza od 0. Jeżeli mamy wyrażenie kwadratowe, którego delta jest mniejsza od zera, to wtedy wiemy, że takie wyrażenie nie ma pierwiastków. Czyli tutaj możemy napisać brak pierwiastków.
Zobacz teraz na drugą metodę, jaką możemy wykorzystać przy tego typu wyrażeniach kwadratowych. Możemy sobie to wyrażenie przyrównać do zera i rozwiązujemy takie równanie. 2x do kwadratu pozostaje po lewej stronie równania, natomiast dwójkę przenosimy na prawą stronę, pamiętając o zmianie znaku, i całe to równanie dzielimy przez 2, czyli przez wartość, która stoi przy x do potęgi drugiej. Otrzymujemy x kwadrat równy minus 1. I takie równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby muszę podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać wartość, która stoi po prawej stronie równania, czyli w tym przypadku minus 1. Na zbiorze liczb rzeczywistych nie ma takich wartości, które podniesione do potęgi drugiej dadzą minus 1. I to rozwiązanie również potwierdza nam, że wyrażenie 2x kwadrat plus 2 nie ma pierwiastków, czyli nie ma rozwiązań. Wniosek z tego jest taki, że cały wielomian z naszego zadania, czyli 2x do trzeciej minus 2x do drugiej minus 2x plus 2, ma tylko jeden pierwiastek. Czyli tutaj zapisujemy, że odpowiedzią jest to, że x jest równy minus 1. Jeżeli oglądałaś już wcześniejsze moje filmy dotyczące wielomianów, to zapewne pamiętasz, że w jednym z nich mówiłam o tym, że każdy wielomian jest pewnego stopnia. Stopień każdego wielomianu określa, ile maksymalnie może mieć taki wielomian rozwiązań, czyli ile maksymalnie może mieć takich pierwiastków. W tym konkretnym zadaniu mamy wielomian stopnia trzeciego. Oznacza to, że ten wielomian może mieć maksymalnie 3 pierwiastki. Czyli może mieć 3 liczby, które spełniają ten wielomian, 2 liczby, 1 bądź wcale. Jak widzisz, tutaj jest potwierdzenie tego, że pomimo, że mamy wielomian stopnia trzeciego, to mamy tylko jedno jego rozwiązanie.